Na naszym wieńcu płoną już 4 świece, a to oznacza, że dzisiaj już jest 4. niedziela Adwentu. A 4. niedziela Adwentu nawołuje nas do radości. W liście do Filipian 4. rozdziale 4. i 5. wierszu czytamy: Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Pan jest blisko. Pan jest blisko. Czy pamiętacie piosenkę, której użyliśmy się 2 tygodnie temu, Beatko? Spróbujmy zaśpiewać ją. Muszę czuwać, 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 czuwać i czekać na Pana. Muszę czuwać, 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 czuwać i czekać na Pana. W posłuszeństwie pragnę trwać. W swoim czasie On mi powie, co mam czynić, gdzie się udać, co powiedzieć. Musisz czuwać, 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 czuwać i czekać na Pana. Musisz czuwać, 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 czuwać i czekać na Pana. W posłuszeństwie musisz trwać. W swoim czasie On ci powie, co masz czynić, gdzie się udać, co powiedzieć. I właśnie o tym czuwaniu, o tym czekaniu na wiadomość, gdzie pójść, co zrobić, wszyscy czekamy. Ale posłuchajmy, ktoś czuwał. Opowiesz nam tą historię, Beatko? Oczywiście, że opowiem. Czuwali, może spali, niektórzy pilnowali owiec. Mówię o pasterzach. Na wzgórzach było ich wielu. Opiekowali się swoimi stadami. Na pewno rozmawiali ze sobą o wielu różnych rzeczach. Może o zatłoczonym mieście, o podatkach, o królu, a może także o różnych obietnicach, a także o tej jednej wyjątkowej, o Mesjaszu. Kiedy tak dyskutowali, siedzieli przy ognisku prawdopodobnie, stało się coś niezwykłego. Anioł Pana pojawił się przed nimi. Jasność Boga oświeciła ciemność tej nocy. Pasterze trzęśli się ze strachu. Jak myślicie, co powiedział anioł? Tak, dokładnie. Powiedział te same słowa, które już usłyszała Maria, Józef i Zachariasz. Nie bójcie się. A potem dodał: Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. To tam właśnie Maria z Józefem znaleźli miejsce noclegu, w stajni koło gospody. Kiedy tak pasterze spoglądali z zachwytem w niebo, zobaczyli nie jednego anioła, ale tysiące. Cała armia aniołów z nieba oddawała Bogu cześć i wołała: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A potem, tak szybko jak pojawili się aniołowie, tak nagle zniknęli. I zrobiło się znowu ponuro. Ale co to, pasterze zdecydowali, pójdźmy zaraz do Betlejem i oglądajmy to, co się stało. I co nam pokazał Pan Bóg. Pośpieszyli się więc do miasteczka. Przemknęli się uliczkami i dotarli do stajenki. Z wielką miłością, ze zdziwieniem i oddaniem spojrzeli na dzieciątko w stajence. Patrzyli na tego, który był obiecany długo, długo, długo przed ich urodzeniem. On był Zbawicielem. Ten malutki człowiek miał zbawić ich od grzechu. On był Mesjaszem, Synem Boga, który przyszedł zamieszkać na ziemi. Pasterze nie całkiem rozumieli, jak to Jezus mógł ich zbawić. Nie wiedzieli, że pewnego dnia Pan Jezus będzie musiał umrzeć, aby móc być Zbawicielem. Lecz wiedzieli, że wszystko
co do tej pory im powiedziano, stało się prawdą. Opuszczając stajenkę, nadal pamiętali słowa anioła: zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. To było poselstwo dla pasterzy. To są także słowa dla nas. Radujmy się, ponieważ te wydarzenia, mimo że miały swój wymiar dawno, dawno temu, to one nadal są aktualne. To poselstwo anioła było dla wszystkich ludzi i jest dla wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Pasterze wiedzieli, że ich historia nigdy nie będzie poznana, jeśli oni sami nie będą jej opowiadać. Dlatego postanowili iść i ogłaszać wszystkim ludziom dobrą wiadomość, że Pan Jezus przyszedł na świat. Nie zachowali tej wiadomości dla siebie, ale poszli i wielbili Pana Boga. Chcę wam dziś przeczytać także historię Bruna Ferrero z książki 25 opowiadań na Boże Narodzenie. Posłuchajmy. Najpiękniejszy dar. Było przejmująco zimno. Pasterze grzali się wokół ogniska. Wiadomość o narodzinach nowego króla, przekazana im przez świetliste, uskrzydlone postaci, oszołomiła ich. Chcieli pójść, zobaczyć go i pokłonić mu się, poprosić go o zdrowie i pokój. Również Filip, chłopak, który przyuczał się do zawodu pasterza, usłyszał posłanie aniołów i teraz obmyślał, co zanieść w darze dzieciątku z Betlejem. Ale jeśli wszyscy się oddalą, kto będzie pilnował owiec? Nie można ich zostawić samych. Żaden z pasterzy nie chciał zrezygnować z zobaczenia nowonarodzonego króla. Ktoś więc wpadł na pomysł. Powinien zostać i pilnować owiec ten, którego dar byłby najlżejszy. Przynieśli więc wagę w pobliżu ogniska. Pierwszy umieścił na wadze wielki dzban pełen mleka i dołożył do tego ciężki kawał sera. Drugi przyniósł ogromny kosz pełen jabłek. Trzeci z trudem umieścił w wadze wielką wiązkę gałęzi i szczep drewna, które miały służyć do ogrzewania stajni. Został jedynie Filip. Chłopiec ze smutkiem spojrzał na swoją małą latarnię, jedyne mienie, jakie posiadał. To był dar, jaki chciał zanieść dzieciątku, ale był taki lekki. Chwilę się wahał. Potem zdecydowanie usiadł na wadze z latarnią w ręku i powiedział: ja jestem darem dla króla. Nowonarodzone dzieciątko z pewnością potrzebuje kogoś, kto będzie trzymał przy nim lampę. Wokół ogniska zapanowała głęboka cisza. Pasterze spoglądali na chłopca siedzącego na wadze, zdumieni jego słowami. Jedno było pewne. W żadnym wypadku to nie Filip będzie tym, który pozostanie pilnować owiec. A czy ty jesteś gotowy oddać swój czas, swoje talenty w darze Panu Jezusowi? Bo przecież po to obdarowujemy się prezentami, ponieważ otrzymaliśmy największy dar naszego Zbawiciela. I tą właśnie wiadomość usłyszeli dzisiaj aniołowie. Spróbujmy więc zaśpiewać piosenkę, chociaż ten refren słów, które usłyszeli pasterze, kiedy aniołowie śpiewali. Pokazujcie razem ze mną. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Życzę nam wszystkim, aby ten pokój zagościł w naszych sercach, aby ta pamiątka narodzin Jezusa Chrystusa była czymś ważnym i czymś wyjątkowym.
I mimo, że ten rok cały jest na swój sposób wyjątkowy, bo możemy się na szczęście widzieć w ten sposób, to życzę nam, aby ten czas świąt był czasem wyciszenia, pokoju, a także zastanówcie się, co wy możecie ofiarować. Bo Pan Jezus powiedział: cokolwiek uczynicie jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Dziś wykonamy wspólnie ozdobę na choinkę. Proponuję Wam dzisiaj takiego anioła. Tutaj jest z 8 elementów, a tutaj wisi z 4 elementów. Przypatrzcie im się, bo będzie nam to potrzebne na późniejszym etapie. Oprócz tego możemy zrobić dzwonek, który będzie ogłaszał narodzenie naszego Zbawiciela, a także choinkę, bądź najprostsza jest bombka. Zachęcam Was, abyście całą rodziną wykonali takie ozdoby na choinkę. Wszystko, co nam jest dzisiaj potrzebne, to papier, może być biały, może być kolorowy, klej, nożyczki, kawałek sznurka, ołówek, linijka może nam się przydać, dwustronna taśma klejąca, ja ozdabiałam mazakami, ale jak chcecie, możecie wykorzystać inne elementy do ozdoby na końcu. Naszą kartkę, ja wzięłam taką na brudno, narysowałam na niej wzór anioła, następnie go wycięłam i później już zaczynamy odrysowywać. Najprościej, jeżeli mamy kartkę A4, złożyć ją na 4 elementy. Najpierw na pół, potem jeszcze raz na pół, obciąć, żeby mieć takie pojedyncze kartki A6, a następnie złożyć kartkę na pół, przyłożyć nasz wzór, odrysować i wyciąć. Kiedy mamy je tak odrysowane, to przyklejamy je jeden do siebie, ale tylko połówkami, tak jak widzicie na zdjęciu. Kiedy tak właśnie przyklejamy, to musicie sami zdecydować. Widzieliście na początku, jak są 4 elementy, to jest ten aniołek taki czterowymiarowy. Jeżeli jest więcej tych elementów, to jest on taki bardziej kolorowy. Aczkolwiek muszę Wam się przyznać, że chyba najbardziej mi się podobają właśnie taki z 4 bądź 6 elementów, jeżeli chodzi o aniołka. Przy dzwonku dałam 10 elementów i wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Tutaj Wam pokazuję, jakie wzory zrobiłam. Wykorzystałam aniołka, choinkę, dzwonek, a także odrysowałam najzwyklejszy kubek, aby wykonać właśnie tą bombkę. Życzę Wam dobrej zabawy. Ozdóbcie Waszą choinkę właśnie takimi fajnymi ozdobami. Pomódlmy się na zakończenie. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że po raz kolejny możemy przypominać sobie tą historię narodzin Twojego Syna. Dziękujemy Ci za to, że w tym Bożym Narodzeniu okazałeś nam Twoją miłość. Dziękujemy Ci za zbawienie, jakie przyszło na świat. Pomóż nam w dobry sposób, pełni pokoju, przeżywać te święta. Amen. Życzę nam wszystkim dobrego czasu. Wykorzystajcie czas w domu, będąc rodzicami. Do zobaczenia!